Siemanko, witam. Na odcinku dzisiaj ze skrzyneczek będziemy sobie tutaj oczywiście kręcili. No i co? Zostaw komentarzyk już właśnie teraz, bo będzie niespodzianka dla widza. Także zostawcie też łapkę, a my sobie będziemy tutaj robili openingi, jakieś case battle. Tak to będzie wszystko wyglądało. Pamiętajcie, z kodem Zony właśnie tutaj w tym miejscu macie 10% do waszego doładowania, więc jeśli się zdecydujecie na grę i użyjecie mojego kodu, będę wam po prostu za to bardzo wdzięczny i będzie mi też niezmiernie miło. Jako, że jestem nowy właśnie tutaj na CSGO Skins, możecie mi pisać, które skrzynki są na przykład warte uwagi, którym mam poświęcić na przykład cały odcinek i też będę wam za to wdzięczny, bo dobrze też się sugerować właśnie opinią widzów. Dobra, zobaczmy, czy są jakieś bitewki na start. O, proszę bardzo, dołącz, gotowy, nie wiem co to jest, 20 jakichś AK czy Asimovów, ale niech leci, niech leci. Dobra, wróciłem już. O kurwa, dwa kacze już poleciały botowi Aleksowi, więc wygląda to źle, ale dobra, niech już leci ta bitwa. Trochę się wjebałem, ale może coś pozytywnego tutaj będzie. Siedzę bez koszulki, bo mam w pokoju, no nie wiem, żeby was nie skłamać, 45 stopni, no to minimum. Mam wiatrak włączony, odpaliłem, otworzyłem przed chwilą okno, ale to nic nie daje. Jest upał jak chuj. Nie przemyślałem podczas budowy tego mieszkania, że potrzebowałbym klimę, ale już coś myślę nad tym, żeby wstawić tu klimę z taką dziurą w szybie, więc by rura tam szła. Na pewno wiecie, o co chodzi. Coś takiego właśnie myślę, żeby zrobić, bo tu się po prostu w lecie nie da siedzieć w tym pokoju i od kiedy zmieniłem komputer na nowy, bo tyle ciepła generuje w tym pokoju, że naprawdę, kurwa, no można zejść na zawał, nie? Także tak to wygląda, tak to wygląda. A coś teraz planuję też sobie postreamować, bo gdzieś znalazłem ten czas. No. Jak ktoś śledzi moje streamy, no to wie, że miałem przerwę. Aktualnie chodzę sobie, wiecie, na siłeczkę. O! Mamy Asimova. Minimal werek, czyli jeszcze jest do odbicia, ale wątpię. Już 600 nabite, no nie, raczej nic z tego nie będzie. Bitwa IP. Dwie skrzynki. Chodzę sobie na siłownię, zmieniłem swój tryb życia na taki zdrowszy i jestem też bardzo z tego zadowolony. Więc tak to wygląda. Tak to wygląda. Ale ostatnimi czasy, czekaj. Mięsca? Ja zwyciężyłem? A, bo to był kurwa tryb tego underdoga. Dobra, kurwa, no to elegancko zaczynamy tutaj. Nie zwróciłem uwagi, że jest tutaj coś takiego. Także jako underdog elegancko zwyciężam w tej bitewce. Okej, okay, mamy tutaj coś za 400. Sobie dołączymy też 20 tych akaczy, ale to już chyba jest normalna bitwa. Dobra, także nakurwiam na siłce. Jeśli ktoś śledzi, bo oczywiście wszystkie poczynania można śledzić na YouTubie, to was zapraszam. Naprawdę czuję się wyśmienicie. Dobrze jest zadbać o zdrowie. W zdrowym ciele zdrowy duch. Nie bez powodu takie powiedzenie jest. Naprawdę fajnie, fajnie. Nowa zajawka, też wyciskanie na ławce płaskiej. Lecimy kurwa po rekord w tym roku. I niedługo też chyba będą treningi pod trójbój siłowy. Że kurwa, już się nie mogę doczekać. Dobrze jest coś robić. Tam mieć mały cel sportowy. Człowiek naprawdę lepiej się czuje. I jest Asimovek. Elegancko. I to dobry. Minimal Wear StatTrak 558. Dobrze, dobrze to wygląda. Jeszcze 12 skrzynek do końca, ale napawa optymizmem i kolejny minimal wear. Dobrze. Nie wiedziałem, że Asimov tak teraz trzyma cenę. Widziałem też na Instagramie, że dużo osób skupuje skiny, więc coś w tym musi być. Bo Asimov minimal wear w takiej cenie, no nie przypominam. Ulala, co to jest? Guardian. Na szczęście nie jest on tyle wart, ile myślałem, że będzie. A u nas Hyper Beast Battle Skirt, ale fajnie, że to bija.
dużo osób skupuje te skiny, więc coś te skiny muszą w końcu wróciły do łask. Do łask i ta cena faktycznie w niektórych jest atrakcyjna. No, a co jeszcze mówiłem? O, że właśnie siłka w zdrowym ciele, zdrowy duch. Także tak wygląda teraz moje aktualne życie i bardzo jestem też z tego zadowolony. A skąd właśnie taka wielka zmiana? No to kurwa, kończę w tym roku 30 lat. 30 kurwa lat. Delikatna deprecha mnie złapała, że siedzę przy tym Fortnite'cie i wyglądam jak klucha. Fajnie by było coś zmienić i wziąć się za siebie. I to była chyba jedna z najlepszych decyzji w ostatnim czasie. Elegancko, Winek 2K na plus z bitwy za 500. Dobrze to wygląda dzisiaj. Naprawdę dobrze to wygląda. Czy tu jest coś ciekawego? Nie ma. Zrobimy sobie coś własnego, bo nie wiem właśnie jaki case jest tutaj na tyle atrakcyjny. 5% Asimov. To jest fajna skrzynka. To jest fajna. Spodobała mi się. Zróbmy sobie 5 takich i zróbmy sobie 1% slotera. 10 takich. Zróbmy na 3 osoby. Zobaczymy jak to pójdzie. 5 stówek na bitwę. Bocik i Samu, Michał, Anioł i lecimy. Master Guardian, naklejeczka, 21 groszy. Średnio. Nas interesuje taki lucik, ale no, my tutaj przeboleć i przetrwać. Kurwa, akacz. Not good. Tessa też ostatnio pogrywałem, wam powiem. Nawet fajna gra, ale kurwa, te MM-ki. I te kurcze mecze, premiery i te rankedy takie na mapach, że tam musisz 10 zagrać, żeby ci się ranga odblokowała na danej mapie. No to wydaje mi się, że to jest w ogóle jakaś patologia i Gaben nie powinien tak zaniedbywać kurwa tej gierki. Graliśmy na cheaterów ostatnio. Ja chyba poproszę montażystę, żeby ten mecz kurwa zmontował i go rzucił. Chłopy kurwa z USP na respie CT. Na respa Terro walili heady przez ściany. To w ogóle tak jakbyś miał podkręcony kurwa damage w tych buletach i sieją takie spustoszenie, że to po prostu czegoś... Takich cheatów nie widziałem. Widziałem jeszcze ludzi, co skaczą i się kręcą, tam walą banie, ale tu chłop walił banie kurwa przez wszystkie ściany na mapie. To niesamowita patologia. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Okej, okay, niestety przegrana. Dobra, zrolujemy sobie coś dla kochanego widza. Może jakiś skinek. Także zostawiajcie komentarze. I proszę bardzo, Sugar Rush Galilek. Osobiście posiadam go w swoim inwentory, więc dla was taki sugar będzie. Utworzono zlecenie wypłaty. Dobra, idealnie. Zaraz go sobie wypłacimy. Zostawiajcie komentarze. Będzie mi bardzo miło. A my sobie jeszcze na koniec pierdolniemy jakąś bitewkę. O kurwa, 8400. Okej, okay. Przypadkowo tu wszedłem. Myślałem, że jak nacisnę, to będę mógł oglądać, bo skojarzyłem, że takiego awatara miał kiedyś DMG Poland. A to jest jakiś, nie wiem, inny ziomuś. Ale no, chyba się opłaci. Ten misklik chyba się opłacił. Ajajajajaj, mocno, 2600 za to. No niestety, ale mamy jeszcze trochę tych Sugar Rushy. Tutaj będzie w pizdę. Shadow Dodgersy, no niestety. Bad Plagi nigdy nie są dużo warte, ale... Falchion Knifeik elegancko. Wbija i... Falchion jednak chuja warty, czy Huntsmanie. No, jestem już... negatywnie nastawiony do tego. Dobrze to wszystko się zapowiadało na tym odcinku, ale na koniec niestety klęska. Chyba nie odbijemy. Nie odbiliśmy. Trudno. Dziękuję wam ślicznie za ten odcinek. Pamiętajcie, że w tym miejscu z kodem Zony macie 10% do waszego doładowania. Będzie mi bardzo miło, jeśli się zdecydujecie na grę i użyjecie mojego kodu. Zostawcie coś po sobie, łapkę, komentarz. I jak się skończy trade ban na Sugar Rusha, to go rozlosujemy na odcinku. Miau!